to dzisiaj postaram się wam pokazać po prostu jak maluję. Mam dzisiaj czasu dużo w Gironie, więc będę siedział i malował, a przy okazji wam pokażę co nieco na czym polega akwarela. Ale jest cieplutko i ślicznie. Idę i dzisiaj będę malował do oporu, aż słońce mnie nie przegoni, a właściwie brak słońca. Dobrze, jestem już przygotowany do malowania. Wyciągnąłem farby, ołówek, pędzle, wodę, spryskiwacze. Wybrałem sobie motyw, który jest właśnie tym motywem. W ten sposób wykadrowany. Jest fajne słońce, jest pomnik jako akcent. Perspektywa zbiega się z prawej i z lewej strony poprzez te budynki, co tworzy wrażenie przestrzeni. Jest dużo parasolek, które lubię malować, bo ładnie odcinają się negatywowo od elewacji. Są architektoniczne akcenty, więc temat mnie bardzo satysfakcjonuje i możemy przystąpić do rysunku. Osobiście uważam, że rysunek powinien być dość skrótowy, nie powinien zajmować zbyt dużo czasu, kilka minut najwyżej, żeby tylko zaznaczyć główne elementy kompozycji, akcenty, światłocień delikatnie. I po ustawieniu tej kompozycji szybkim, lekkim szkicem można przystąpić do malowania, a reszta detali wyjdzie, że tak powiem, z pędzla. Tak się wciągnąłem w malowanie i w kontaktowanie się z ludźmi, że zapomniałem wam nagrywać jakieś moje przemyślenia odnośnie malowania tego obrazu. Pokażę wam, na jakim teraz jest etapie. Już jest niedaleko końca. Momencik. Jeszcze kilka detali, kilka linii. Powinien być gotowy. A inne uwagi będę dawał przy innych obrazach. Próbuję teraz zrobić takie ujęcie z perspektywą uzyskaną za pomocą drzew i parasoli, z ciemną atmosferą, gdzie z tyłu będzie rozświetlone tło. Myślę, że to da ciekawy efekt świetlny w połączeniu z ludźmi, którzy będą szli tym chodnikiem i którzy będą rzucali refleks na podłogę, cień na podłogę. Spróbujemy to uzyskać. Zrobiłem szkic, pamiętając o tym, co chcę osiągnąć, o cieniach od postaci i perspektywach z drzew i odciętych parasolach. Światło się zmienia, więc muszę troszkę przyspieszyć pracę. Obraz jest skończony. Jestem z niego nawet zadowolony. Uzyskałem to, co chciałem, czyli jest perspektywa. Tutaj się schodzi, nie? Widać to. Cienie postaci idą na ulicę. Jest dość ekspresyjny i oddaje atmosferę, mam wrażenie, miejsca, które malowałem. Pokażę wam to miejsce. Znowu zapomniałem mówić o poszczególnych etapach, ale widzicie efekt końcowy. Mam nadzieję, że kiedyś mi się przypomni powiedzieć, co robię po kolei. Do usłyszenia! Łażę sobie po Gironie. Sorry, nie będę patrzył w obiektyw, bo muszę patrzeć pod nogi, jak idę. W każdym razie łażę po Gironie i zastanawiam się nad tym, że kurczę, miałem wam poopowiadać o tym, jak tu można pomalować w tym miejscu. Jakieś techniki akwarelowe chciałem wam pokazać, nauczyć może czegoś, jeśli byście byli w stanie się ode mnie czegoś nauczyć. I tak sobie planowałem, ale nie wyszło, bo wciągnąłem się w malowanie bez reszty. Ludzie byli dookoła, zagadywali mnie, więc próbowałem coś tam wydukać z
Hiszpanami, jakiekolwiek zdania. Ale tak się wciągnąłem, że zapomniałem wam po prostu poopowiadać o technikach malarskich. I przepraszam za to. Ale paradoksalnie to jest najważniejsze, co wam chcę przekazać. Żeby się tym po prostu cieszyć. Żeby się jarać każdym namalowanym elementem, każdą plamą. Żeby po prostu się cieszyć tym, co robicie, bo Pan Bóg dał wam talent. I wykorzystujcie go bez napinki jakiejś. Nie musicie od razu być najlepsi. No i myślę, że to jest droga, która prowadzi do fajnej, naprawdę wielkiej radości z malarstwa. I to jest najważniejsza rada. A resztę może kiedyś dopowiem, jak nie zapomnę.